Pod koniec września na mapie Pruszkowa powstanie wyjątkowe miejsce. Stowarzyszenie Jaspis otwierać będzie kawiarnię Szczęśliwa Siódemka, w której pracować będą osoby z niepełnosprawnościami. Jest to projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością, ale też do mieszkańców Pruszkowa i powiatu pruszkowskiego. Kawiarnia Szczęśliwa Siódemka będzie miejscem, gdzie będzie prowadzona aktywizacja osób z niepełnosprawnością, aktywizacja zawodowa. Natomiast mieszkańcy zaproszeni do tej kawiarni będą mogli oswajać się z niepełnosprawnością tych osób. Patronami tej inicjatywy są starosta powiatu pruszkowskiego oraz prezydent miasta Pruszkowa. Jednak bardzo ważny jest też współudział mieszkańców, którzy przekazali na powstanie kawiarni 1,5% podatku, zasilali zbiórkę internetową oraz brali udział w bazarku na social mediach kawiarni. Wielu z nich zaoferowało również pomoc w postaci szkoleń kulinarnych dla przyszłego personelu, aby zaktywizować zawodowo osoby z niepełnosprawnościami. Nasza strona kawiarni ma dosyć dużo odsłon. Zbieramy osoby, które chcą wspierać nasz projekt, zarówno na tym etapie teraz organizacyjnym, jak i później samego działania. Osoby z niepełnosprawnościami mają bardzo duży problem ze znalezieniem pracy. Nie ma takich miejsc. Myślimy, że te osoby, które zaczną tu pracować, będą miały poczucie przynależności społecznej, że będą mogły mieć poczucie odpowiedzialności za siebie. Wiele z tych osób mówiło o tym, że dzięki temu pozna inne osoby, że dzięki pracy w kawiarni będzie mogło być akceptowane w społeczeństwie. Chciałem pracować w kawiarni, pomagać rodzicom, bo chcę poznać innych przyjaciół. Chcę zaprzyjaźnić się osobami. Lubię gotować dużo. Chciałbym pracować w kawiarni, poznawać fajnych ludzi. Będę robił kawiarnię koszyk. I tym się pogryć się ludźmi i się nie pokam. Lubię piec ciasta. Chcę rozmawiać z niektórymi osobami, które do kawiarni przyjdą. Chciałam pracować w kawiarni, bardzo lubię robić kawę. Będę pracować na kawiarni. Praca pomiędzy mi może pomóc, że mogę bardziej wiele rzeczy się nauczyć nowych. Czegoś, czego nigdy nie robiłam. Bo bardzo lubię robić desery. Chciała, aby trochę samodzielnie, nie zawsze tylko tata mi by pomagał. Jestem niepowiernie z satysfakcją z tego, że chcę po prostu uznać się samodzielnić. Chciałabym, żeby reszta była otwarta na osoby z niepełnosprawnością i żeby powstawało więcej takich miejsc jak tu. Chcę uświadomić wszystkim innym, że mimo, że mam ten zespół Downa, to także mamy marzenia, i warto je spełniać, a nie się poddawać i załamywać ręce. Kawiarnia będzie miejscem, w którym nie tylko wypijemy aromatyczną kawę i zjemy pyszne ciasto. Stowarzyszenie chce, aby spełniała również inne funkcje. Na pewno w kawiarni będą prowadzone różnego rodzaju warsztaty, do których będziemy zachęcać. Warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży. Oczywiście obecni tam cały czas będą nasi pracownicy, właśnie te osoby, które będziemy aktywizować zawodowo. W kawiarni oprócz tego, że będzie oczywiście można przyjść na kawę, herbatę, ciasto i inne jakieś fajne smakołyki, będzie można spędzić tematycznie wieczory. Wieczory szantowe, wieczory poezji. Będą odbywały się wernisaże ze szczególnym naciskiem na wernisaże osób właśnie z niepełnosprawnościami. Głównymi partnerami tego przedsięwzięcia jest Zespół Szkół Specjalnych oraz Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, dzięki której stowarzyszenie pozyskało lokal przy ulicy Kopernika 1, w którym 27 września otworzy się Szczęśliwa Siódemka.
Najważniejszym partnerem kawiarni jest zespół szkół na ulicy Wapiennej. Ta szkoła skupia dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Wielu pracowników będzie rekrutowało się z absolwentów tej szkoły. Jednocześnie otrzymujemy wsparcie od dyrekcji, od grona pedagogicznego i tutaj to są niezawodni patroni i przyjaciele naszego projektu społecznego. Nieocenionym partnerem okazała się tutaj spółdzielnia mieszkaniowa, która zaproponowała nam tak fajną lokalizację, fajny lokal. Na pewno przy realizacji zadań programowych kawiarni też będziemy współpracować ze spółdzielnią mieszkaniową i organizować zadania związane z kulturą. Wszystkie pieniądze zarobione ponad te, które zapewnią wypłaty dla pracowników oraz zaopatrzenie, będą przeznaczone na dalszy rozwój działania kawiarni. Pozostałe kwoty, jeżeli takowe zostaną, będziemy przeznaczać na projekt społeczny oswajania z niepełnosprawnością. Pokaże się bogatsza oferta warsztatów, spotkań tematycznych. Taki jest nasz plan. To będzie pierwsze takie miejsce w Pruszkowie. Warto, by zapamiętać datę. 27 września i adres Kopernika 1, aby pojawić się wtedy na otwarciu tego wspaniałego miejsca. Na pewno wprowadzi wiele uśmiechu i radości nie tylko swoim klientom, ale przede wszystkim pracownikom. Zachęcamy do śledzenia social mediów kawiarni, aby uzyskać szczegółowe informacje w sprawie godzin otwarcia oraz wydarzeń, które będą miały miejsce w szczęśliwej siódemce. Do zobaczenia przy kawie.